Umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry, myślę, że warto zauważyć, że Pan Bóg w tym roku nam szczególnie błogosławi, jeśli chodzi o pogodę. Czy wczorajszy dzień wszystkich świętych, czy też dzisiaj się zapowiadało, że będzie zupełnie inaczej, ale widzimy, że mamy naprawdę jak na 2 listopada wspaniałą pogodę. Jest to też wyraz Bożej miłości do nas. Kochani, w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, w tych pierwszych 3 wiekach, kiedy chrześcijanie byli szczególnie prześladowani, aż do 313 roku, do edyktu Mediolańskiego, który dał chrześcijanom wolność, wierni gromadzili się przede wszystkim na Eucharystię, w katakombach, na cmentarzach, tuż przy zmarłych. Z jednej strony było to logiczne, dlatego że właśnie w tych miejscach byli najbardziej bezpieczni i mogli się modlić, mogli sprawować Eucharystię. Ale z drugiej strony miało to wymiar też taki bardzo głęboki, eschatologiczny. Właśnie będąc w katakombach czy na cmentarzu, mogli dojrzewać jako ludzie wiary. Myślę, że dzisiaj my też przychodzimy tutaj na cmentarz i na wszystkie nasze cmentarze, na których jako wierni się gromadzimy, nie tylko po to, aby przynieść kwiaty, zapalić znicze, aby zobaczyć, jak te nasze groby, groby naszych zmarłych wyglądają, ale przede wszystkim przychodzimy jako ludzie wierzący, aby też dojrzewać. I to jest, myślę, że bardzo istotne, abyśmy dzisiaj w tym kontekście przeżywali ten dzień, dzień modlitwy za wszystkich zmarłych. Jeśli popatrzymy na dzisiejszą Ewangelię, to, czy czytania, to słyszymy kilkakrotnie o wzruszeniu się i o łzach, które są naturalnym, takim zewnętrznym okazem współczucia, żalu, bólu, cierpienia. Myślę, że dzisiaj niejednemu z nas, niejednej z nas łzy wychodzą na oczach, gdy patrzymy na groby naszych zmarłych, bliskich, których pamiętamy, którzy byli częścią i nadal są częścią naszego życia. Ale też i dzisiaj w sposób szczególny Jezus, patrząc na nas, też się wzrusza. I chce, abyśmy my doświadczyli właśnie takiej drogi dojrzewania w naszej wierze. Jeśli wsłuchamy się dobrze w dzisiejszą Ewangelię, w jej logikę, porządek, Ewangelii według świętego Jana, to widzimy, że Jezus, gdy się dowiedział o tym, że Łazarz był chory, był umierający, wcale się nie śpieszy, aby podążyć do Łazarza. Tylko tak jakby zwlekał jeszcze ze 2 dni. Nawet uczniowie, którzy byli przy Jezusie, na pewno byli tym zdziwieni. Mówili mu: ten, którego kochasz, cierpi. Ale on wcale jakby na to nie zwracał uwagi. Dlaczego to jest tak istotne? Dlatego, że uczniowie, obserwując Jezusa, mogli mieć wątpliwości, czy on rzeczywiście jest Mesjaszem, czy on rzeczywiście ma moc, aby uzdrowić wtedy jeszcze żyjącego Łazarza, czy rzeczywiście on ma taką moc i dlaczego nie śpieszy się, aby pospieszyć z pomocą. Ta postawa uczniów, którzy patrzą na Jezusa i powątpiewają, jest nam dzisiaj bardzo bliska. To jest obraz naszego dzisiejszego Kościoła. My dzisiaj patrzymy na Jezusa w Eucharystii, wystawionym w Najświętszym Sakramencie, czy w jakimś krzyżu, w kościele, w kaplicy. I bardzo często powątpiewamy, czy Jezus, czy Bóg dzisiaj rzeczywiście może zmienić to, co się dzieje. Patrząc na to, co się dzieje w świecie, wokół nas, w naszych rodzinach, w naszych sercach. Bardzo często wątpimy, czy naprawdę ten Bóg, któremu żeśmy zaufali, może cokolwiek zmienić w nas. I ta postawa ciągle towarzyszyła uczniom. I też i towarzyszy nam dzisiaj. Dlatego idźmy dalej. Gdy Jezus przybywa do miejscowości zwanej Betania,
nie wchodzi do domu Łazarza, Marii i Marty, tylko jest jakby na jakiejś odpowiedniej odległości. Dlaczego? Myślę, że Jezus doskonale wiedział, że te wszystkie obrzędy, które były praktykowane przy zmarłym, te wszystkie płacze, krzyki, te takie żałobne, różne wydarzenia, które były w zwyczaju wierzących Żydów, one niezupełnie odpowiadały wierze w zmartwychwstanie. Dlatego nie wchodzi do domu, tylko czeka na zewnątrz, czeka jakby na dystans. Jest to dla nas dzisiaj, kochani, zaproszenie, abyśmy dzisiaj odeszli od naszych ludzkich mniemań, abyśmy dzisiaj odeszli od tego, co jest nam nawiązywane przez media, co bardzo często jest kreowane przez ludzi niewierzących, co często staje się też i częścią naszego myślenia, bo żyjemy w tym świecie i też w jaki sposób ta logika tego świata przenika też i nasze myślenie. I często mamy mentalność ludzi niewierzących. Chociaż jesteśmy ochrzczonymi, chociaż uważamy się za ludzi wierzących, praktykujących, ale bardzo często jesteśmy zbyt mocno pod wpływem tego świata. Dlatego kiedy Maria przybywa do Jezusa, jest obrazem osoby, która jest bardzo mocno wzruszona. Kochani bracia i siostry, dzisiaj mamy często taką pokusę, aby przeżywać, a szczególne cierpienie i śmierć naszych bliskich, bardzo emocjonalnie i głęboko. To jest nasze prawo. Jesteśmy ludźmi emocjonalnymi i te emocje, one są częścią nas. Ważne, żeby tylko nami nie kierowały, a żeby nam pomagały. I tutaj, kiedy Maria przybywa do Jezusa, ona jest takim obrazem właśnie osoby, która tak naprawdę zwątpiła w to, że Jezus może to zmienić. Przecież jej brat Łazarz już zmarł. Ale mimo wszystko idzie do Jezusa. Mimo wszystko chce tego spotkania z Jezusem. Kochani moi, jest to dzisiaj dla nas też taki obraz, abyśmy przeżywając cierpienie, patrząc na groby naszych bliskich, abyśmy potrafili dzisiaj ich oddać Jezusowi miłosiernemu. Abyśmy potrafili się za nich modlić, abyśmy wypraszali dla nich życie wieczne, abyśmy się modlili o ich zmartwychwstanie. Przecież oni właśnie tego oczekują i właśnie takiej pomocy od nas potrzebują. Z kolei druga siostra, Marta, która myśli zupełnie tak bardzo praktycznie, kiedy Jezus przybył do grobu i chce odsunąć kamień, mówi: już 4 dni leży, cuchnie. Jest to myślenie bardzo takie pragmatyczne. Często też dzisiaj my właśnie tak myślimy jako ludzie wierzący. Bardzo praktycznie, pragmatycznie. Wszystko powinno mieć swój porządek. Wszystko powinno być wyjaśnione, dostępne. I tak jesteśmy przyzwyczajeni. I nawet często w tym naszym pragmatycznym myśleniu brakuje miejsca na wiarę, na Boga. Ta postawa Marty też nas uczy dzisiaj, abyśmy mieli wiarę. Przecież po to przychodzimy na cmentarze nasze, odwiedzamy groby naszych zmarłych, bo mamy wiarę. Bo jeśli nie mamy wiary, to są marne wysiłki. One ani nam, ani naszym zmarłym nie służą. Dlatego dzisiaj potrzebujemy, patrząc na ten świat, większej wiary, dojrzałości. I te obie postawy, Marii i Marty, sióstr zmarłego Łazarza, one są nam dzisiaj potrzebne, abyśmy właśnie w taki sposób przeżywali naszą wiarę. Abyśmy mimo wszystko, mimo różnych wątpliwości, mimo różnych trudności i bólu, który nam ciągle towarzyszy, abyśmy byli blisko Jezusa. I to jest ważne. To widzimy w dzisiejszej Ewangelii, że obydwie siostry, Marta i Maria, są w obecności Jezusa. I dopiero wtedy, kiedy są w obecności Jezusa, usłyszą te słowa: Łazarzu, wyjdź. Kochani moi, myślę, że każdy z nas właśnie takiego pragnie dla swoich zmarłych.
aby nasi zmarli usłyszeli od Jezusa: wejdź, powstań, powstań z martwych. Dlatego dzisiaj przychodzimy na nasze groby, aby o to Boga prosić, aby właśnie nasza modlitwa, szczególnie ta Eucharystia, w której uczestniczymy, była tym wołaniem, tą prośbą, tą naszą obecnością przy Jezusie, abyśmy mogli właśnie ich zawierzyć i u Niego, u Jezusa wyprosić życie wieczne dla naszych zmarłych. Prośmy o to Boga miłosiernego, który zna każdego z nas, a jeszcze bardziej zna naszych zmarłych, aby swym miłosierdziu przyjął ich do chwały nieba. Amen.